No. Nie ma szału. Sześciocalowy? No to już jest fajna zabawa. Słuchajcie, mamy ładną pogodę i bardzo fajne warunki, jeżeli chodzi o oświetlenie. Jest ciepło, 8 stopni, może 7, trochę wieje, ale świeci słońce dzisiaj i polatamy FPV. Mówi się o tym, słuchajcie, że się niewiele dzieje, jeżeli chodzi o rozwój technologii, o kamery, że wszystko już było. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak dużo się zmienia jednak. Mamy tutaj najnowszą kamerę, to jest Hero 12 z tego roku, 2023, a tutaj mamy Lumixa, który miał swoją premierę w 2007 roku. Niby niedawno, ale zobaczcie, jaka jest potężna różnica. Już robiłem testy takie domowe, polowe, a dzisiaj chciałbym tego Lumixa wykorzystać w formie kamery do rejestracji lotu. Czyli pierwszy lot zrobimy sobie tak, żeby niczego nie zmieniać z Hero 12, a drugi lot zrobimy sobie z Lumixem i zobaczycie, co to znaczy prawdziwy vintage. Poszczególni artyści. Wczoraj był koncert Briana Adamsa w Gliwicach. Ja pamiętam, jak byłem na koncercie Briana Adamsa. I to ładnych parę lat temu, kurczę, bodajże w Warszawie. To było mega wydarzenie. Na dzisiaj, czy wczoraj był w Gliwicach. I to był właśnie prawdziwy vintage. Jedziemy z koksem, już się przygotowuję i za chwilę ruszamy. Będę Wam komentował te loty. Zapraszam bardzo serdecznie. Jesteśmy w trybie akro. Muszę go troszeczkę mocniej podgazować, bo to jest Cineup na 6S. Muszę się do niego przyzwyczaić troszkę. Trzeba mu dać dużo więcej gazu niż normalnym moim maszynom. Ale on fajnie lata, oprócz tego, że jest dość głośny. Myślę, że w ogóle dzisiaj jest niebo jakie piękne. Trzeba spróbować różnymi maszynami latać. Ja staram się teraz, jak jest chłodniej, reaktywować moje jednostki na DJI Vista, dlatego że jak jest też ciemno, krótszy dzień, to niestety moduł O3 on nie daje rady tak, nie radzi sobie tak dobrze. Ale głośny jest ten CineLock, bardzo. Dobra, polecimy sobie na drugą stronę, troszkę pod światło. Ja go zaraz wyczuję. Nie lata się nim jakoś super komfortowo. Na pewno nie tak jak 5 czy 6 moje cali, ale też nie ma tragedii. Dajemy radę. To będzie bardzo krótki lot z tego względu, że akumulator tutaj nie trzyma nie wiadomo jak długo. Króciutko polecimy. On też nie ma tak siły, widzę. Musiałbym go na 6S tu ustawić, a znowu byłyby pakiety dość ciężkie. Dobra, w każdym razie to jest przelot Hero 12. Jak go gazuję, to nie mogę precyzyjnie tak latać. Nie lata zbyt precyzyjnie. A jak go mniej gazuję, to nie ma siły ciągu. I to jest to, jak się lata właśnie maszynami na 6S, na pakietach 4S. Dobra, damy radę w każdym razie, ale jak widzicie, są tutaj już możliwości, żeby zobaczyć, jak radzi sobie kamera przede wszystkim. Tu mamy jakieś drzewko, które jeszcze ma liście. Ogólnie zasięg tej Visty jest w porządku. Tu mamy moda z 50 megabitów na sekundę. Spróbujemy polecieć tutaj przy tym drzewie. Troszeczkę z boku, tam jest mokro, więc muszę uważać. Ale jest gitara. Tu w okolicach mówi się o tym, że pojawiła się wataha wilków. Były komunikaty na ten temat. No dzisiaj tutaj nie widzę, żeby były jakieś wilki, jakby się pojawiły, to je odstraszymy dronem, co? Wilki są pod ochroną. Ale to nie pierwszy raz tutaj pojawiają się na jurze właśnie watahy. Ja pamiętam, że parę lat temu też nagrywałem, ze 2-3 lata temu, jak się ukazał R2, no to było ze 3 lata temu, to pamiętam, że też były komunikaty o tym, że mamy tutaj wilki w okolicy. Dobrze, spróbujmy sobie polecieć teraz nisko i w miarę precyzyjnie, jak się tylko da. Tu bliżej nas, tak?
czy mniej Pocketa. Nas mam na myśli mniej Pocketa. Nagrywam tym Pocketem, na pewno nie jest tak dobry jak Sony, umówmy się, ale jest wygodny. I to mi się w nim podoba, że jest malutki i faktycznie można go schować do plecaka z innymi sprzętami. Dobra, zrobimy ostatnią rundę i wracamy i zmienię kamerę na Lumixa. Zobaczymy, co pokaże nam Panasonic i jak bardzo vintage jest ten aparat dzisiaj. Lata się poprawnie. Dużo słabiej jednak CineLoop lata niż piątka, no ale mimo wszystko jest w porządku. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden punch. Teraz mam już 14. Odpuszczę za chwilę. Tutaj wieje. Teraz sobie wrócimy tędy. Tak, nie jest taki zwrotny jak 5 cali. Zdecydowanie. Dobra. Wystarczy. To wszystko na teraz. Zmieniamy kamerę. No wygląda naprawdę obłędnie w takiej mojej wersji. Spróbujmy nagrywać w takim razie. Jest tutaj. Wszystko gra. Zaczyna nam nagrywać. Jest dobrze. No wiadomo, to jest kamera z 2007 roku, ale mam nadzieję, że będzie ok. Włączmy go. I delikatnie bardzo. Nie będę szalał. Uniósł się. Dobra, lecimy. No i teraz mamy lot w stylu vintage. Kiedyś te aparaty kosztowały naprawdę kupę kasy. Pamiętam te pierwsze Sonówki. A to była kwestia, to była znaczna część pensji, jeżeli chodzi o tego typu kamery, typ powershoty. Pierwsze Sony, cybershoty czy cybershoty, to było kupę kasy. A teraz odeszły, może nie tak, że całkiem do lamusa, ale tylko osoby, które są najbardziej zagorzałymi fanami takich rozwiązań vintage, stosują. Dobra, polecimy tutaj koło drzewka na wprost i spróbujemy później w prawo takim pasażem. Oczywiście on nie jest dobrze wyważony, bo ma z boku środek ciężkości, jest troszeczkę przesunięty w bok, ale chodzi mi o samą ideę. Nie wiem też, jak wygląda kwestia stabilizacji i dźwięku. Nie miałem nawet za dużo czasu, żeby się zajmować tym dronem i tym aparatem, ale nie szkodzi. Jest to fajna próba, myślę. I też my możemy docenić, słuchajcie, że jednak postęp jest duży, bo mówi się, nic się nie dzieje, i tak się nic nie wydarzy. Odgrzewane kotlety mamy na rynku. Co tam D-Log M, co tam 10-bitowe kolory, co tam super stabilizacja. A okazuje się, że naprawdę się dużo dzieje i nawet te kamery już mniejsze i bardziej budżetowe typu Pocket, GoPro Action, które weszło niedawno, czwórka, a bardzo fajne jednostki, małe, które mogą też polatać, nawet Pocket ze mną latał, a jednocześnie mają niezwykłe możliwości. Ace Pro teraz się ukazał, bardzo fajna kamera, nie? Co prawda tam odcienie, jeżeli chodzi o skórę, to może być z tym różnie, dosyć na czerwono pokazuje, ale mimo wszystko bardzo ciekawa kamera. Zrobimy jeszcze jedną rundkę szybką. Ja się troszeczkę muszę skręcić, bo to jest Vista, to nie jest O3, gdzie można bezkarnie sobie latać. Ja się troszeczkę skręcę i będziemy wracać. Wracamy w dodatku pod wiatr. Dobra, mamy to. Super. Jestem bardzo ciekawy, jak ten lot będzie przebiegał. Ulala. I mały crash był zaliczony. Polecimy sobie teraz czymś mocniejszym, mamy mianowicie bobem. Ja tylko sprawdzę, czy mam nagrywanie w GoPro. Mam. Możemy w takim razie lecieć.
Tych urządzeń jest naprawdę mega dużo. Lecimy bobem. Każde działa troszeczkę inaczej. No ale ta maszyna przynajmniej jest mocna. 24 V, tak jakby cały akumulator nie był naładowany. Ale ta maszynka jest po prostu przemocna. Nad tymi mokradłami możemy tu przelecieć. Mam nadzieję, mam wrażenie też, że jest lepiej kamera tutaj ustawiona. Tak, jeżeli myślisz o tym, żeby porządnie polatać, no to 5-6 cali to jest to, co te gryski lubią najbardziej. Te sine łupy, one są fajne, ale to w ogóle nie ma o czym mówić. Ani to nie ma mocy, ani nie ma płynności w locie. A tutaj proszę, zrobiłem taki dive i momentalnie jestem na dole. On też nie jest super zwrotny, bo to jest 6 cali. Piątka jest dużo lepsza pod kątem zwrotności, ale na wiatr taki jak jest dzisiaj, no to ten jest rewelacyjny. Polecimy sobie tam wokół tego drzewa, teraz troszkę niżej. Jest absolutna rewelacja. To, że tutaj jest mokro, to mnie troszeczkę stresuje. Zastanawiam się jeszcze, czy ja mam brudną kamerę z lewej strony, czy to jest jej wada, czy może, może gdzieś uderzyłem ją. Muszę sobie to jeszcze sprawdzić. Ale 6 cali to jest to. Absolutna rewelacja, jest moc też. Muszę wracać. No to był moment, kiedy oddaliłem się. Na szczęście mamy cały czas 50 megabitów na sekundę. Jest bardzo mocny ten dronik. Tak, to jest zupełnie inne latanie. Fajnie słychać z opóźnieniem. Super. Dobrze. Polecimy jeszcze troszkę tutaj. Nawrotkę sobie zrobimy spokojną. Rewelacyjnie się lata. Aczkolwiek jest ciężki. To nie jest piątka. Tutaj czuję, że jak odpuszczam gazu, to on mi momentalnie opada. A faktycznie w przypadku piątki ona jeszcze ma ciąg duży. Nie ma tak dużej masy jak Bob. Tutaj mówimy już o masie około kilograma, ponad kilogram z tym akumulatorem dużym. To jest to. Dobra, spróbujmy sobie teraz polecieć niziutko tuż nad ziemią. To będzie końcówka, bo nie mam za dużo akumulatora, już nie chcę szaleć. Dlatego, że też jest zimno. Ale on sobie bardzo dobrze daje radę. I mam cały czas, jeżeli chodzi o zasięg, 50 megabitów na sekundę. Jeżeli chodzi o wizję. Rewelacja. Trzeba się przyzwyczaić do Visty. Po tym jak latałem cały czas na O3, jest to inny system, ale wcale nie znaczy, że on jest gorszy. Tym bardziej, że tutaj mam dobrą kamerę, bo tu jest Nebula Pro. Rewelacyjna jest ta kamera. Dobra. Polatamy sobie jeszcze chwilę wokół drzewa i to będzie tyle na dzisiaj. Pięknie jest. Dobra, i teraz dive.
Dobra, będziemy lądować, bo już akumulator daje znać w sobie. Świetnie się lata. Jednak 6 cali jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście pod kątem zwinności 5, ale tutaj jeżeli chodzi o moc, no to jest mój najmocniejszy dron, zdecydowanie. Rozbrojone 2 koptery. Słuchajcie, w tym epizodzie chciałem pokazać tą różnicę, to czego nie doceniamy na co dzień, czyli faktycznie postęp, jaki się dzieje. Także jeżeli chodzi o filmowanie, bo ktoś powie, kurczę, te kamery to jest odgrzewany kotlet, z roku na rok to samo. Okazuje się, że wcale nie. 2007 versus 2023 jest mega różnica. Chciałem polecieć jeszcze raz z tym aparatem, ale paluszki się wyczerpały. Do bani. Trzeba je albo wymienić, albo ogrzać. Nie jest to niestety temat z gumy. Natomiast tutaj wszystko gra i świetnie się spisuje, zarówno Bob, jak i Cinelog 35. Na Bobie latał mi dzisiaj. Bob latał dzisiaj bardzo ładnie i to jest, kurczę, maszyna, którą zdecydowanie można polecić. Nie jest to w pełni 6 cali, ale przynajmniej jest już jakaś namiastka tych wrażeń z long range. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.